Hello, tym filmem otwieram nową, mam nadzieję dłuższą serię, taką około bushcraftową, może nie jakoś stricte, ale jednak trzymającą się blisko tej tematyki. W tym filmie zamierzam rozpalić ognisko za pomocą kory brzozy, której też tu nie brakuje. A więc, nie przedłużając, idziemy do lasu. W środowisku bushcraftowym panuje taka zasada, żeby nie ranić niepotrzebnie drzew. No, dlatego też w przypadku brzóz te korę należy pozyskiwać bez użycia noża, jak najmniej inwazyjnie. Z takich miejsc, w których ta kora będzie nam sama ładnie odchodzić. Ślady zwierząt. Teraz szukam miejsca, w którym rozpalę to swoje ognisko. Róże potrafią pokaleczyć. Ach, takie uroki lasu. Generalnie to moje miejsce na ognisko powinno być suche. No ale mamy środek zimy, jeszcze odwilż, więc jest ciapa. Więc to podłoże będę musiał sobie czymś odizolować. Jako że właśnie mamy zimę, to takie leżące na podłożu patyki do niczego się nie nadają. One są kompletnie przemoczone, nie będą się palić. Dlatego też muszę wykorzystać takie oto dary lasu. Powinno być to w miarę suche i dzięki temu powinno się w miarę łatwo palić. Cieniutkie gałązki będą idealne na rozpałkę. Ale tak właściwie, to czemu ja zbieram gałązki prosto z drzewa? O co to chodzi? No chodzi o to, że one są najczęściej i tak martwe, co dowodzi dźwięk. No one są suche, nie napływają do nich soki. A po drugie, te gałęzie żywe i zdrowe na górze, one chronią przed śniegiem, przed deszczem. I z takiej okazji te gałęzie są suche. Bardzo ważne jest przygotować sobie na początku zapas materiału, którym będziemy palić. Chodzi o to, żeby jak już rozpalimy z takich cieniutkich gałązek ognisko, to żeby wtedy nie latać na szybcika po coś grubszego, bo wówczas najczęściej te gałązki szybko nam się wypalą i będziemy musieli zaczynać od nowa. Tak poza tym, coś pięknego. Okej, tak wygląda moje stanowisko. Te gałęzie grubsze na dole to jest właśnie ta izolacja od mokrego podłoża. Natomiast to jest kora brzozy. I bardzo ważne jest, aby mieć zapas, bo
za pierwszym razem coś może nie wyjść i wtedy można się wspomóc zapasem. To samo tyczy się oczywiście gałązek. Zawsze, zawsze warto mieć więcej. Mamy to! Oto fantastyczny przykład, jak znakomitą rozpałką jest kora brzozy. Żeby mi się tutaj zapas nie zajarał. Jak fantastyczną rozpałką jest kora brzozy. Daje ona niesamowicie dużo ciepła. Oczywiście, jak już mamy trochę więcej żaru, to możemy dodawać grubsze patyki. Oczywiście cały czas zwracając uwagę na to, żeby były one suche. Po czym poznać, że drewno jest suche? Ano po jego wnętrzu, o tutaj. Im jaśniejsze, tym suchsze, im ciemniejsze, tym bardziej mokre oczywiście. No to jest bardzo ciemne, więc nie nadaje się. Chociaż z drugiej strony jest jaśniejsze. Suche drewno też łatwo się łamie. No w tym miejscu akurat jest suchsze, powinno się palić. To jest mokre, to odłożę. Mokre drewno oczywiście zagasza ognisko. Proste i logiczne. I mokre drewno też łatwo poznać po tym, że ono jest takie jakby gumowe. Nie chce się łamać. Zupełnie inaczej jak to. Pyk. 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 I do ogniska. No. Ważne jest też, aby nie zadusić ogniska, no bo ogień oczywiście potrzebuje tlenu, żeby mógł istnieć. Dlatego w ognisku muszą być jakby wolne przestrzenie, którymi wędruje powietrze. Jeśli bym je za bardzo zgniótł, to właśnie zadusiłbym je i nic by z tego nie było. Dobrym sposobem na to, aby powietrze w prawidłowy sposób przepływało przez ognisko, jest układanie patyków w kratkę. Te, które się już troszkę przepaliły, są w tę stronę, natomiast te na górze są w tamtą. No to pokazałem. I dzięki temu powietrze od dołu do góry jakby dostarcza paliwa dla naszego płomienia. Ognisko to choć nieduże, daje tak dużo ciepła, że tu w odległości około metra
Ja tu mam jakieś 40-50 stopni. Dosłownie. Dlatego też aż zdjąłem kurtkę. Bo jest naprawdę cieplutko. Czekam aż ten ogień trochę się wypali i zostanie sam żar, bo chcę zagotować sobie wodę. Tutaj mam trochę kawy rozpuszczalnej. Okej, zagotowanie wody było dosłownie formalnością. Jakieś 5 minut. Gotowe. Tutaj mam swoją kawusię. Stoi, stabilnie stoi. Okej. Kawę miałem wymieszaną troszeczkę z cukrem, bo jakoś nie jestem smakoszem kawy rozpuszczalnej, ale smaczna. Na pewno uratowałaby życie, gdybym był przemarznięty czy coś w tym rodzaju. No, ognisko nam wypaliło się, aczkolwiek ten, powiedzmy, żar wciąż ma wysoką temperaturę, a w związku z tym łatwo będzie spalić nowe ognisko. Myślę, że nawet teraz to już bez użycia tej kory. Oczywiście jeszcze troniu jej mam, ale spróbuję rozpalić ogień teraz już bez jej pomocy. To jest wszystko. Te patyczki to wciąż są z tego mojego pierwszego przygotowania się i właśnie dlatego taki zapas zawsze dobrze mieć. Tak jak mówiłem, ognisko rozpaliło się błyskawicznie. No dobra, ognisko się nam wypaliło. Dopalają się już ostatnie resztki materiału. Co ciekawe, do pozyskania materiału na to ognisko ani raz nie użyłem siekierki. Nawet jej nie rozpakowałem. No to dlatego, że te gałązki są po prostu suchutkie, martwe i bardzo łatwo je pozyskać. Co jeszcze miałem powiedzieć? Oczywiście są to drzewa iglaste. Iglaki dobrze się palą. Co to jest za gatunek, to wam nie powiem. Aż tak na drzewach to się nie znam. Nie jestem dendrologiem. No, brzozę rozpoznać umiem, bo
jest charakterystyczna i ja pochodzę z Brzozowa. Także. No. I co? Na zakończenie trzeba cały ten bajzel posprzątać. To jest bardzo ważna zasada, że po biwaku, po ognisku, czy po czymkolwiek podobnym sprzątamy po sobie. Tu ma być tak, jakby nigdy nikogo nie było. A na zakończenie chciałbym Wam bardzo serdecznie polecić kanał mojej koleżanki po YouTube'owym fachu, Stówka. Tak nazywa się ten kanał. Dziewczyna Gabrysia nagrywa filmy podobne do moich, zwiedza deski Dniski, w Bieszczadach też była. Także serdecznie polecam. Stówka. I co? Tą serdeczną nowiną się z Wami żegnam. Dzięki, pozdro i tymczasem. Teraz aromat ogniska mam nawet w domu. Dajcie tam znać w komentarzu, co sądzicie na temat takiego bushcraftowego konceptu.